Hej wszystkim, jestem Candy, a tu jest kolejny odcinek ze Star Stable na moim kanale. Dzisiaj let's play. No to tak, robimy tutaj zadanka. Musiałam tutaj wbić rybkę, co było najgorszą rzeczą na świecie. Prawie najgorszą na świecie. Najgorsze to jest trenowanie. No i tak. Tristan naprawdę się zmienił. Nie uważasz, Ade? Pracuje ciężko od rana do nocy. Bez nawet słowa skargi. Wczoraj o zachodzie powiedziałem mu, że zrobił ci wystarczająco, ale on odpowiedział, że musi skończyć zadanie, które niedawno zaczął. Nie tylko to, Adel przedtem był leniwy i obijał się o ścianę, ale teraz robi wszystko idealnie i totalnie perfekcyjnie. Ja sam lepiej bym tego nie zrobił. Naprawdę się zmienił. Myślę, że odsłużył już swoją karę. Ale chciałbym dowiedzieć się, co jego mama Indun ma do powiedzenia na ten temat. Ona również jest częścią tego i bez jej opinii nie podejmę żadnych kroków. Adel, czy może pojechać i zapytać Indun, nie wiem jak to się czyta, czy zgadza się na zwolnienie Tristana z obowiązków? A, na zwolnienie. No to jedziemy. Tak daleko. No i sobie pojedziemy w sumie. Mogłam jechać przez miasto, ale trudno. Aha, no. Tak, jakby to nie zauważył, mam lifetime'a, to są stroje widać po wikach i dlatego, że tu w każdym odcinku mam napis Star Raider. Tak, jestem biedna, mam 774 Star Coins. Zbieram sobie na kuca islandzkiego, dlaczego, bo niedługo będę mieć dwóch grań. Albo zbieram sobie na... albo na Islanda, albo na Anglika. Nie wiem na którego. Zastanowię się jeszcze. Mam troszeczkę czasu, zanim zdobędę ten 16, tak, nie wiem, chyba od połowy, tam za połową jakoś tak mniej więcej się zdobywa nową grań, znaczy odblokowuję nową grań. Trochę już porobiłam tu. No i tak jakoś idzie. Gdzie ja jadę? Co ja robię w ogóle? Nie! Dlatego, że przez chwilę tutaj byłam i tak... Ups. Robiłam właśnie repkę, żeby zawieść... nie wiem, co tu były worki do tych... Ją widziałam przy nagraniu. Mówię, aha, okej. Dobra, spoko. No to jedziemy. Bym była jeszcze coraz szybciej, gdyby nie to, że jechałam na oko. Uwolnić Tristana. Więc mówi, że Filip uważa, że Tristan został ukarany wystarczająco i zastanawia się, żeby go wypuścić. Słyszałam dużo dobrego o nim od Isoldy ostatnio. Rozmawiała z nim ostatnio. Ostatnio i ostatnio. Kiedy była na dole, żeby przywitać się z Sanfieldami i powiedziała, że wydaje się być odmieniony. Wiesz co? Wierzą Isoldzie i wierzą Filipowi, a jeśli... bo nie uważają, że kara jest zakończona, to tak jest. Daję znać Filipowi, że zmieniłam decyzję i zgadzam się z nim. Tristan zapłacił za swoje przewinienia. Ha! Cudownie! Nieprawdaż? Wkrótce znowu zobaczę mojego małego żołnierza. Daj Filipowi znać, że Indun się zgadza z nim. No to znowu to jedziemy, tak? No właśnie. No to tak. Chyba nie będę robić cięcia, bo ten odcinek nie będzie jakiś tam drugi. Najwyżej później zrobię. O, to zazwyczaj górą jeździłam. Ale okej. No i tak. Tak, mam mój własny klub. Jak ktoś by chciał dołączyć, to piszcie w komentarzu, jak się nazywacie i czy byście chcieli dołączyć. W sumie mam mało członków, tylko czterech.
2016. W ogóle nie mam pomysłu na strój klubowy, jak ja sama mam jakiś tamkolwiek ten. No i tutaj plan tego dnia, żeby po prostu był. Reguły też są. 3 punkty, co z tego, że powinno być ich 10 teoretycznie, ale co z tego? No i dobra, już jesteśmy, tak? Ja przez jakiś płot gdzieś... Ja jeżdżę takimi dziwnymi skrótami. Ten okropny chłopak, kiedy chciałem go wypuścić, uciekł i zostawił mnie jak soję. Tristan uciekł. Aha, okej. Och, niech. Ja tylko dorwę tego okropnego Tristana, Adel. Czekaj, co to do licha za hałas? To brzmi jak głos Tora. Krzyczy o pomoc. Wygląda na to, że głos dochodzi z nad morza. O mój Boże! Musiał iść w dół na brzeża, chociaż nie może się tam zbliżać. Pośpiesz się, Adel. Uratuj go, uratuj mojego syna. Aha. No spoko. No to jedziemy go uratować? Załóżmy, że tak, ale okej. Okay. Jest taki mały let's play. Bardzo mały, bo w sumie nie wiedziałam co nagrać, a zrobiłam sobie repkę, bo w sumie nie chciało mi się ćwiczyć konia. I tak jakoś wyszło. A nie. Gdzie to jest? Gdzieś tam? Serio, teraz mi mówicie. Nie widziałam tego czasu. No spoko, spoko. Pojedziemy. I tak, nie kupuję Fjordeła. Czemu? Bo zapomniałam. Bo brakuje mi 6 star końca i 1000 repki, ale stwierdzam, że chyba niepotrzebny mi ten. Wow. A nie krzyczałam. Dobra, sobie. Tor, czy wszystko z nim dobrze? Okej. Okay. Coś stało. Zobaczyłem Tora idącego w dół morza i pobiegłem za nim. Nim go dogoniłem, był już przy nabrzeżu. To wszystko stało się tak szybko i nagle zobaczyłem, jak wpada do wody. I nie wpływa na powierzchnię. Rzuciłem się do wody i zanurkowałem. W końcu znalazłem go. Popłynąłem w stronę nabrzeża i próbowałem wydostać go na ziemię, mimo że byłem strasznie zmęczony. Kiedy się tu pojawiać? Zacząłem całkowicie opadać sił. Nie byłem w stanie się podnieść. Gdyby nie ty, pewnie bym utonął. Dzięki ci bardzo. Ocaliłaś moje życie. Hej, a oto Tor. Wszystko w porządku, mały przyjacielu? Rozmawiaj z Torem. Tristan, ty żyjesz, hurra! Chcę wrócić do domu, jestem mokry, zmarznięty i przerażony. Chcę do domu, do mamy. Tristan, możemy już iść? Czuliście, że możemy, Tor? Chodźmy do domu. A teraz spotkajmy się znów na farmie. Chodź, Tor, podniosę cię. Nadal musisz wrócić do pracy. Zostało jeszcze dużo do zrobienia i chcę skończyć wszystko przed zmrokiem. Powiedz Filipowi, że z Torem wszystko w porządku i przepraszam go, jeśli zdenerwował się moim zniknięciem. Nigdy nie spróbowałbym uciec, a on dobrze wie. Powiedz Filipowi, co się stało. Uciekający bohater. Wow. No to skakujemy na konia. Znaczy wsiadamy. W ogóle jest animacja, że jak wsiadasz na konia, to siodło się ruszy. Takie dość realne. I dopiero to ostatnio zauważyłam i stwierdziłam, że to w sumie nawet fajna animacja, bo wcześniej tego nie widziałam. Ups. Adel, właśnie zobaczyłem Tristana wracającego i niechcącego na plecach Tora. Obaj byli przenoszeni. Co do licha się stało? Przenoszenie mojej siostry i
Lokiego za wszystkie kłopoty. Nie wiem, czy kiedykolwiek mi wybaczą, ale się postaram. Ale mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce ponownie. Może zajrzeć na farmę Złotej Ostrogi i pobujać się trochę ze mną w każdej chwili. Obiecaj, że zajrzysz. Siema, Adel. Wow, wow. 1000! Aha, no, spoko. No i tak, dostaliśmy siodło. A, no, nawet spoko. I też spoko głowy. Trochę słabia, ale... Ale fajne kolory jesteś. Ale... Puf, puf. Ile mi brakuje do levela normalnie, wow. No to tak, to było na tyle. Trzymajcie się ciepło. No i hej.